Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Tak bardzo was zainteresował film o śniadaniach z KFC, że postanowiłem zrobić teraz film o śniadaniach z McDonalda. Oferta śniadaniowa w McDonaldzie istnieje już od wielu lat. Cały czas się zmienia, cały czas pojawiają się jakieś nowości. Jest dość obszerna, ma swoich zwolenników, ale ma chyba jeszcze więcej przeciwników. To wynika po trochu z tego, że kiedy oferta śniadaniowa jest obecna w McDonaldzie, czyli od rana do godziny 11 bodajże, no to w tym samym czasie nie ma tej zwykłej oferty, nie możemy sobie zamówić Big Maca, nie możemy sobie zamówić wieśmaka, cheeseburgera i tak dalej. Można wybierać tylko te rzeczy ze śniadaniowej oferty. Ja już jem od paru dni śniadania w McDonaldzie, mam już chyba wyrobione zdanie na ich temat, ale dzisiaj jeszcze raz się wybiorę, dokładnie za mną jest McDonald's, zamówię jeszcze ze 2-3 pozycje z menu śniadaniowego, a potem wracam tutaj do auta i wam o wszystkim opowiadam. No i podjadłem, dzisiaj zjadłem najwięcej, żeby zakończyć temat śniadań w McDonald's. Generalnie tę ofertę śniadaniową, te produkty, które się w niej znajdują, można podzielić na cztery kategorie. To są kajzerki, to są McMuffiny, to są tosty i to są wrapy. Te wszystkie produkty można podzielić także na 3 kategorie. Tym razem jednak kryterium nie jest to, jak to danie wygląda, jak to danie się prezentuje, czy to jest tortilla, czy to jest tost, czy to jest bułeczka. Tylko kryterium jest to, co to danie tak naprawdę zawiera, bo może zawierać albo jajko i pieczarki, albo jajko i bekon, albo kotlet wieprzowy, też bardzo często z jajkiem. Jest wprawdzie kilka wyjątków, jak kajzerka z kurczakiem albo tost z szynką i serem, ale generalnie jajo z bekonem, jajo z pieczarkami oraz wieprzowina występuje w tej całej ofercie śniadaniowej najczęściej. Ceny raczej nie są wygórowane, w końcu to fast food. Za zestaw z najdroższym produktem, czyli z kajzerką, płaci się około 15 zł. W skład zestawu wchodzi oczywiście kajzerka, wchodzą frytki lub placki ziemniaczane oraz jakiś napój. Ja zawsze brałem herbatę, ale to też może być cola czy Sprite. Czy kawa. Ciekawą opcją są też zestawy Two for You, w skład w których chodzi tost oraz herbata lub kawa. Można też w Two for You wziąć chyba McMuffina z jajkiem, tak coś kojarzę, że tak brałem. To jest ogólnie spoko opcja, bo jeśli chciałoby się zamówić samego wrapa, ale nie w zestawie, tylko samego wrapa i do tego domówić jeszcze herbatę, to za herbatę w McDonaldzie płaci się chyba też 5 zł. I w tej samej cenie, czy tam większej o 50 groszy, można już wziąć Two for You z tostem oraz z herbatą właśnie. Także no, bardziej opłaca się wziąć Two for You niż samą herbatę, ale to pewnie wiecie, jeśli często jecie w McDonaldzie, co ja wam tutaj będę mówił o promocjach. Cenowo jest więc naprawdę spoko, jeśli wydamy te 15 zł, to raczej na pewno się najemy. Nie widzę opcji, żeby się nie najeść, wydając tę kwotę w McDonaldzie na śniadanie. Jeśli bierzemy zestaw z kajzerką, to już ta sama kajzerka jest w miarę sycąca. Do tego dobieramy na przykład placki ziemniaczane, to są zawsze 2 placki ziemniaczane, które są w smaku całkiem okej. Może troszkę są za tłuste, no ociekają tym tłuszczem, ale i tak wydaje mi się, że to jest lepsza opcja niż frytki z McDonalda. Ja jestem totalnym przeciwnikiem frytek z McDonalda, jestem w mniejszości na pewno, wielu z was na pewno uwielbia te frytki, ale o wiele bardziej wolę zamówić te placki ziemniaczane niż frytki. I jeśli zjecie te 2 placki i kajzerkę, no to na pewno się nasycicie. Jestem o tym przekonany. Kiedy jednak bierzecie coś bez zestawu, zamawiacie na przykład wrapa albo McMuffina i chcecie do tego dobrać napój, to nie dobieracie samego napoju, tylko bierzecie Two for You i w tym Two for You jest jeszcze tost i ten tost was dodatkowo zapycha i bankowo się najadacie. Także McDonald's ma ode mnie plusik i za cenę, i za wielkość tych śniadań. W sensie, no, jeśli ktoś chce wydać tylko 5 zł, zjeść tosta i wypić herbatę, no to nie naje się, to nie ma opcji. Ale jeśli ma te kilkanaście złotych, no to już wtedy jak najbardziej naje się i to porządnie. Myślę, że jakby wydać koło dyszki, to też się człowiek naje, ale nie aż tak bardzo, tylko tak na 2 godzinki może. Oczywiście i cena, i to, jak bardzo można nasycić się śniadaniem w McDonald's, to są ważne sprawy, ale najważniejsze, mimo wszystko, uważam, jest smak. I z tym, przyznam, bywa bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Ja sobie odpuściłem wszystkie tosty, wszystkie McMuffiny, wszystkie kajzerki i wszystkie wrapy z pieczarkami. Nie lubię pieczarek, to jest jedna z nielicznych rzeczy jadalnych, których nie lubię. Stwierdziłem po prostu, że nie ma sensu zamawiania rzeczy z pieczarkami, bo i tak prawdopodobnie mi nie posmakują. Raczej jak się je na mieście, to się zamawia te rzeczy, które się lubi, a nie te rzeczy, których się nie lubi. Tak samo postanowiłem, że będę robić w McDonaldzie na śniadanie. Także wybór opcji śniadaniowych troszkę mi się skurczył w tym przypadku.
przypadku odeszła powiedzmy 1/3, 1/4 dań serwowanych na śniadanie w McDonaldzie. Niemniej wciąż ten wybór był dość duży, tych pozycji w menu śniadaniowym jest naprawdę sporo, choć z drugiej strony szerokość tego wyboru jest moim zdaniem troszkę zakłamana. To trochę tak jak się idzie do jakiegoś chińskiego baru i niby tam jest 100 dań, ale tak naprawdę to jest 10 różnych rodzajów mięsa z 10 różnymi sosami. Tutaj występuje podobne zjawisko, bo tak jak mówiłem, mamy 4 rodzaje kanapek oraz 3 rodzaje wypełnienia na dobrą sprawę, tam z drobnymi wyjątkami. Najlepszą opcją wydają mi się chyba te kajzerki, bo po pierwsze to są największe pozycje w menu śniadaniowym, są najbardziej sycące. Po drugie podawane są w prawdziwych bułkach, w sensie takich prawdziwych kajzerkach z piekarni, a nie w jakichś świecących bułach z mrożonki. Co więcej, ten rodzaj pieczywa można sobie wybrać, można wziąć bułkę pszenną albo bułkę pełnoziarnistą. Tej pełnoziarnistej szczerze mówiąc nie polecam, bo jest strasznie sucha. Ta pszenna jest całkiem w porządku. Próbowałem 2 kajzerek, jedną z podwójnym kotletem wieprzowym, a drugą z kurczakiem premium, czyli to jest ten jeden z wyjątków, o których mówiłem wcześniej. Niestety ten kurczak premium raczej by nie powalił, no bo tam jest po prostu kawałek panierowanego kurczaka, do tego pomidor, sałata, coś zielonego i majonez i to jest wszystko. Tego majonezu jest mało, ta kanapka jest bardzo sucha. Nie mogę powiedzieć, że jest niesmaczna, ale raczej drugi raz bym już jej nie zamówił. Jeszcze raz mógłbym skusić się na tą kanapkę z podwójną wieprzowiną, co jest o tyle ciekawe, że we wrapie i w McMuffinie ta wieprzowina mi nie smakowała, a tutaj ta kajzerka naprawdę mi smakowała, mimo że tej wieprzowiny była podwójna ilość. Z dodatków były warzywa, był ser, był fajny, chrupiący bekonik. Bałem się, że będzie sucho, no bo wieprzowy kotlet raczej nie wydaje mi się czymś soczystym. A tutaj było naprawdę fajnie. I warzywa, i sosik dbały o to, żeby ta kanapka nie była za sucha. To jest w ogóle chyba mój faworyt z tej oferty śniadaniowej, bo właśnie prawie wszystkie inne pozycje są zwyczajnie dla mnie za suche. W sensie tam brakuje sosu, tam brakuje czegoś świeżego, tam brakuje czegoś, co by tę kanapkę, czy wrapa, czy tosta troszkę nawadniało, w sensie wiecie o co chodzi, tak? Rzeczy, które są za suche, raczej nie są spoko. Trudno mi sobie wyobrazić jakąś rzecz, która jest sucha i która jest super. No nie ma czegoś takiego, nie ma. Jedyna rzecz, która nie była sucha, a która zawiodła na innym polu, to był wrap z bekonem i jajecznicą. We wrapie był jeszcze placek ziemniaczany, za to plus, naprawdę. Kanapki i wrapy z plackiem ziemniaczanym to są zawsze dobre rzeczy. Tyle tylko, że tutaj sosem był majonez i ketchup. Jajecznica z ketchupem, no kto tak je? Chyba tylko Paweł Łopydo. Nie no, zgrywam się. Ludzie faktycznie jedzą jajecznicę z ketchupem czasem. Sam tak kiedyś robiłem, ale tego obecnie nie rozumiem. To zabija jajecznicę, to się jednak nie łączy moim zdaniem. Także troszkę się zawiodłem na tym wrapie, tym bardziej, że ten ketchup był dopiero gdzieś od połowy. I tak do połowy myślałem, o kurczę, w końcu coś fajnego w tej ofercie śniadaniowej. Do tej pory tylko ta kajzerka była spoko, a reszta nie bardzo, nie? I później przychodzi ta druga połowa wrapa i się okazuje, że jednak nie, że jednak też jest spieprzona. W przypadku McMuffinów jest to, o czym mówiłem wcześniej. Te kanapeczki są po prostu za suche. Fajne jest to pieczywko, tylko takie inne niż w pozostałych kanapeczkach z McDonalda. Coś nowego, coś ciekawego. No ale w nich jest zawsze tylko ser i albo jajo, albo bekon, albo pieczarki, albo wieprzowina. No i nic więcej, żadnego warzywa, żadnego sosu. Te McMuffiny są po prostu suche. Owszem, zapychają, jak zjesz 2 czy 3, no to na pewno się najesz. Ale poza tym nie je się ich przyjemnie. Lepiej już wypadają te tosty, które są w ogóle fajnie wykombinowane. W sensie to jest chyba ta sama bułka co do cheese'ów, tylko odwrócona. Przez to środek tej bułki jest na wierzchu i to faktycznie przypomina takie domowe tosty z takiego opiekacza. Ostatnio robiłem zresztą. Mało tego, te tosty przypomina również w smaku. Jadłem m.in. tosta z serem i szynką i to w smaku było dokładnie tym, co czasem sobie robię w domu. Jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy był tost z serem i bekonem, no bo wiadomo, bekon. Te tosty też są suche, też wolałbym, żeby miały jeszcze jakiś sosik, jakiś ketchup na wierzchu, tak jak się robi w domu, ale w tej cenie chyba nie ma co narzekać.
Generalnie raczej nie jestem zadowolony z tych śniadań. Pod względem smaku mam wiele zastrzeżeń. Nie podoba mi się ten tylko taki pozorny, szeroki wybór, bo tak naprawdę ten wybór jest niewielki. Na plus kajzerka z podwójną wieprzowiną, no i na plus te tosty, które może nie powalają, ale w ofercie Two For You naprawdę dają radę. Wydaje mi się, że kiedyś te śniadania w McDonaldzie były lepsze, były ciekawsze, były smaczniejsze. Choć to tylko może być moje jakieś takie mgliste wspomnienie z przeszłości, bo tych śniadań w McDonaldzie jednak nie jadłem zbyt często. Pamiętam jednak kanapkę śniadaniową z jajkiem i bekonem. To było naprawdę smaczne, to było naprawdę dobre, nawet zrobiłem kiedyś filmik o niej dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach, kiedy de facto stawiałem jeszcze swoje pierwsze kroki na YouTubie. Tutaj możecie zobaczyć ten film. To była naprawdę spoko kanapka, została wycofana, więc pewnie się jakoś dobrze nie sprzedawała, bo gdyby się dobrze sprzedawała, to by raczej jej nie wycofali, tak to działa przecież. I w jej miejsce do menu weszły właśnie te kajzerki, które mają swoje plusy i minusy. Trochę szkoda, że nie ma może wariantu kajzerki z jajkiem sadzonym i z bekonem, z dużą ilością bekonu, z jakimiś warzywami, z jakimiś fajnymi sosami. To by mogło być naprawdę dobre. Ale wiecie, ja jestem chyba na punkcie bekonu troszkę zboczony. Nie ma tragedii, nie stwierdziłem w śniadaniowej ofercie rzeczy obrzydliwych, czy rzeczy takich po prostu niesmacznych. Wszystko jest raczej takie przeciętne do bólu, oczywiście przeciętne jak na fast foodowe standardy. Jedna, dwie czy trzy pozycje, które się wybijają i tyle. To jeszcze nie koniec mojego jedzenia śniadań w fast foodach. Za jakieś 2-3 tygodnie zobaczycie film, w którym porównuję śniadania w McDonaldzie ze śniadaniami w KFC oraz ze śniadaniami w jeszcze jednej sieciówce. Czekajcie na film, zasubskrybujcie kanał, żeby go nie przegapić. Na dziś to wszystko, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!